Ej, słyszałem, że kiedyś dawniej nie było lampki światłowej. Ty wyobrażasz to sobie? Stary, mi się wydaje, że od zawsze było światło. Bo wyobraź sobie, żyć w nocy bez światła. Oj, chłopcy, mylicie się. Bardzo się mylicie. Dawniej nie było lampki światła w nocy, a ja jestem tym, który je wynalazł. Dawniej ludzie oświetlali izby i domy światłem ze świeczki lub słoinka. Postanowiłem to zmienić. Na początku mój wynalazek nie cieszył się zbyt dużą popularnością, lecz gdy szpital lwowski wykonał pierwszą operację w nocy dzięki właśnie mojemu wynalazkowi, ludzie zaczęli się do niego przekonywać i zaczęli masowo je zamawiać. Historia lampki światła jest bardzo długa. Należy jednak zapamiętać, że Ignacy Łukasiewicz zaprojektował pierwszą na świecie lampę naftową. Warto zapamiętać to nazwisko.